Siemanko wszystkim, ja jestem Kador i witam was w kolejnym odcinku z serii trzeciej z Farminga 19, znaczy z serii czwartej z Farminga 19. Dzisiaj będę sadzić ziemniaki za pomocą sadzarki z dodatku Grimme, który to niedawno do 19 wyszedł. No i dostaliśmy w nim właśnie dwie sadzarki, takie naprawdę małe, czyli to jest ta pierwsza, ona ma szerokość 1,5 metra, w sumie ta druga również. I zbiornik na sadzeniaki ma po prostu tutaj mniejszy. Natomiast ja będę za pomocą tej sadzarki dzisiaj sadzić. Mimo iż szerokość tutaj sadzenia jest taka sama, no to jednak ten zbiornik na sadzeniaki jest delikatnie większy, ale jest inna rzecz, która za nim przemawia, czyli tutaj jest również zbiornik na nawóz, czyli możemy również od razu sadząc nawozić. I tutaj jest jedna opcja, którą możemy sobie zmienić, jeżeli chodzi o konfigurację, czyli możemy dodać z tyłu tego typu moduł, który tak jakby by te redliny ubijał, z tym, że w realu, no bo w farmingu, no to wiadomo, że tutaj jest wszystko płaską teksturą i to za bardzo nie ma różnicy, czy weźmiemy, chyba nie ma różnicy, czy weźmiemy z tym, czy bez tego, no ale ja już sobie wziąłem po prostu z tym. Dobra. No to dzisiaj będę pracować moim nowym ciągnikiem, czyli Lindnerem, którego zakupiłem w poprzednim odcinku. Doczepiłem mu obciążnik klasa, bo jakoś, no w sumie całkiem spoko z nim wygląda. Okej, to podczepiam sadzarkę. A, chwila. Jedna ważna rzecz, trzeba jeszcze kupić worki z, no z nasionami. Nie ma tutaj oddzielnego worka na ziemniaki. No i worek z nawozem. Po jednym worku powinno starczyć, ba, nawet nie opróżnię, jak widać, jednego całego worka. Ok, ziemniaki są, nawóz jest. No to jedziemy sadzić. I będę sadzić ziemniaki na tym mniejszym polu, bo potem ich zbieranie raczej będzie dosyć pracochłonne, więc stwierdziłem, że na tym mniejszym po prostu te ziemniaki posadzę. Dobra, to czekajcie, tutaj włączam. No i rozpoczynam sadzenie. Muszę tylko bardzo ostrożnie tutaj jeździć, no bo jednak ta sadzarka ma 1,5 metra. No to ta, którą mieliśmy wcześniej, ta mniejsza miała 3 metry, więc ta jest dwukrotnie od niej mniejsza. Dlatego też trzeba jeździć, no trochę się tutaj nasadzę dzisiaj po prostu. I też szkoda, że no fajnie by było z racji tego, że ta sadzarka jest taka wąska i później będę jeździć tak trochę blisko tych redlin, no to kurczę, dobrze by było, gdyby ciągnik miał wąskie opony założone. I ja chciałem dzisiaj założyć wąskie opony, ale zauważyłem, że chyba do żadnego z tych ciągników, które posiadam, no nie da się założyć wąskich opon po prostu. No i cóż, muszę robić na takich zwykłych. Chociaż nie, nawet w tym Lindnerze to chyba jakieś szerokie mam założone, zapomniałem w ogóle. No ale dobra, to jest farming, to wiadomo, to nie jakoś jak wjadę na jakąś rydlinę, no to wiadomo, że i tam nie rozwalę czy coś, nie zgniotę. Więc też bez przesady. Patrzcie, jak szybko te ziemniaki schodzą. Trzeba było w sumie przywieźć te worki tutaj na gospodarkę, no ale no dobra, pierwszy raz korzystam z tej sadzarki, to nie wiedziałem, że aż tak szybko one będą schodzić w ogóle. No mega szybko, patrzcie na nawóz. 3% zeszło. A ziemniaków zeszło 31%. Kurde. To dosłownie przejadę się no 3 razy mniej więcej i trzeba będzie jechać znowu tam do sklepu, by z worka po prostu te ziemniaki wziąć. No dobra. Okej, nie przewidziałem tego. No i powiem wam, gdyby nie ten dodatek Grimme, który właśnie wprowadził do gry kilkanaście maszyn tej marki przeznaczonych do uprawy ziemniaków, to ja bym w życiu tutaj nie pomyślał w serii czwartej, by już się zajmować ziemniakami. No kurde, ja bym to chyba może za pół roku zrobił. Inne rzeczy bym cały czas miał na swojej liście rzeczy do zrobienia i ziemniaki, serio, bym nawet jakoś teraz za bardzo o nich nie pomyślał. No ale wyszedł dodatek i w nim znaleźliśmy jednak te maszyny takie głównie mniejsze, czyli no w serii trzeciej to ja już bym ich wam nie pokazał, bo tam po prostu, no nie, to za małe są na serię trzecią. No tak się składa, że tutaj jest akurat w serii czwartej początek rozgrywki, mam małe maszyny, więc te Grimme, no powiem wam, ja się cieszę, że ten dodatek wyszedł na jedno, właśnie bo mi się idealnie wpasowały w tę gospodarkę na mapie Erlengrat. Małe maszyny do ziemniaków, ja mam małe maszyny, więc git. W sumie w idealnym czasie wyszedł ten dodatek Grimme na jedno, bo jakby wyszedł za 2 miesiące, no to ja już bym tutaj, za 3, to ja już bym tutaj miał, wiecie... Już bym miał tutaj pewnie jakieś większe ciągniki i gdzie ja bym taką sadzarkę 1,5 metra podczepiał. Więc w sumie, no na jedno się dobrze całkiem złożyło. Czyli tak, akcję planuję zrobić w ten sposób, że dzisiaj jest sadzenie ziemniaków, w następnym odcinku będzie ich kopanie, natomiast, znaczy wykopywanie, a jeszcze w kolejnym będzie ich zbieranie. Dlatego, że te sadzarki, co tutaj dostaliśmy, w tym dodatku Grimme, znaczy te kopaczki, co dostaliśmy w dodatku Grimme, dostaliśmy, czekajcie, o, 3 kopaczki. Pierwsza, druga i trzecia. No to one po prostu wysypują ziemniaki z tyłu. I dostaliśmy taką maszynę tutaj do zbierania tych już wykopanych ziemniaków. Czyli, no a powiem wam, że na pewno takie, takie... wykopywanie trochę zejdzie, bo tamte kopaczki, no to one no, też są dosyć małe, tak samo jak ta sadzarka, więc stwierdziłem, że podzielę to, że zrobię akcję z ziemniakami aż na 3 odcinki. No, myślę, że taki jest właśnie plan. Nie, w ogóle ja coś, super coś obliczyłem, co nie? Powiedziałem, że przejadę się mniej więcej 3 razy, a jadę już 4. raz i jeszcze mam te ziemniaki. Coś ja źle obliczyłem w głowie. Jakoś, no, powiem wam tyle. Matematyka nie jest moją mocną stroną. I w sumie powiedzieć, że matematyka nie jest moją mocną stroną, to jak nic nie powiedzieć. Dlatego, no. Dlatego coś tutaj mi nie pykło. Dobra. Ale i tak zaraz się to skończy. Nie dojadę do końca. Wiecie co by się... Chociaż nie, w sumie nie. Chciałem powiedzieć, że przydałby się znacznik w tej sadzarce, ale... No nie, no wystarczy jechać tak po prostu na skraju tej poprzedniej... Gdzie się kończy ta tekstura tej redliny. No i jakoś idzie w miarę równo jechać. A dobra, czekajcie. Sadzarka już jest pusta. No, czyli trochę to sadzenie zejdzie, ale tam to pole jednak jest naprawdę bardzo małe, więc jakbym miał jeszcze sadzić to na polu numer 21, ale raczej nie będę, no to wtedy trochę by to było bardziej mozolne. A w sumie a propos pola numer 21, to czekajcie. Aha, czekajcie, teraz nie mogę ziemniaków uzupełnić. O, dobra, już jest. Ja sobie tam zaraz może pojadę z pracownikiem, by zatrudnić... Bo tam jest chyba ściernisko, czy mi się wydaje? Zaraz mi ktoś tutaj pewnie zacytuje braci Golec w komentarzach. Więc może zatrudnię tam pracownika po prostu, by spulchniał mi glebę. Czemu nie? Niech sobie tam w międzyczasie działa. Dobra, czyli tutaj też zatrudnię pracownika na momencik. Zobaczymy, jak sobie poradzi. I który ciągnik by w sumie wziąć? Może niech będzie ten Rigitrac. Bo coś tam może sobie później posieję, a ten siewnik, który mam, który tutaj stoi, no to on nie ma opcji spulchniania gleby, więc już tak zawczasu może po prostu niech sobie tam pracownik działa. No bo ziemniaki ziemniakami, ale zboże też trzeba będzie jakieś posiać, by po prostu No skoro i tak będę musiał poczekać, aż te ziemniaki mi urosną, no to też przy okazji sobie jakieś zboże posieję, by mieć i by je tam skosić. Tylko poczekajcie, pojadę, by jak zwykle tutaj się tak przejechać z 2 razy, żeby pracownik nie miał problemów z zawracaniem. Dobra, tyle powinno starczyć. Czyli w sumie przez tą całą akcję z ziemniakami trochę mi się przesunie w przyszłość akcja z rozlewaniem gnowicy i rozrzucaniem obornika za pomocą tego pojazdu Lindnera, bo już miałem to teraz robić. Bo już trochę mam w sumie jednak tej gnowicy i tego obornika, ale stwierdziłem, że kurde, no jednak skorzystam z tych maszyn Grimme z racji tego, że dodatek no miał premierę przed chwilą dosłownie. No mniej więcej już w sumie przed chwilą. Jednak to było już parę tygodni temu, ale jednak jest to stosunkowo świeża nowość tutaj w 19. Dobra, widzę, że pracownik tutaj jechał dobrze, nie widzę tutaj na pierwszy rzut oka żadnych mijaków. Więc jest git. No szkoda, że żaden z tych ciągników, co mam... No nie da się chyba do żadnych... Tak sprawdzałem i w tym żółtym chyba też sprawdzałem, że nie da się im założyć wąskich opon. Znaczy wiadomo, że jak ma się wyłączone te niszczenie tych upraw, no to nie ma jakiegoś znaczenia tu w tym farmingu, czy my będziemy jechać... Nie wiem, po jakiejś uprawie z tymi wąskimi, czy ze standardowymi oponami, bo, no dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli mamy włączone usuwanie... Czekajcie, pokażę wam. Znaczy niszczenie plonów, czyli po prostu jeżeli w nie wjedziemy, to one się zniszczą. Chyba że mamy założone jakieś tam plony dojrzałe, nie wiem, dajmy na to zboże czy kukurydza. Chyba że mamy założone wąskie opony w ciągniku, w sklepie, po prostu sobie, jeżeli sobie założymy, czy tam w warsztacie, to wtedy... Plony się nie niszczą. Ale z racji tego, że mnie trochę to czasami denerwuje i ja z reguły gram na wyłączonym tym niszczeniu roślin, no to po prostu wiecie, to czy ja tutaj jeżdżę po czymś w zwykłych oponach, w szerokich, na bliźniakach czy wąskich, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale jednak wiecie, lepiej by to wyglądało, gdybym ja jeździł na tych, na przykład kopiąc te ziemniaki w następnym odcinku, gdybym jeździł na wąskich oponach, no ale co poradzę, no nie założę do tych ciągników, co mam. To jest ciekawe, nie? Że... I to są, kurde, nowe ciągniki. W sensie, wszystkie tutaj, co mam na gospodarstwie ciągniki, to są z dodatku Alpine Farming, czyli najnowsze. A jeżeli chodzi w nich o opcje wstawienia jakichś kół, to one są mocno, naprawdę mocno ograniczone. W żadnym z nich nie da się po prostu tych wąskich opon założyć. Ale to chyba serio, czekajcie, zatrudnię na chwilę pracownika, bo chyba serio dosłownie w żadnym. A zobaczcie ten najmniejszy Rigitrac, którego i tak już sprzedałem, ale no nie da się. W tym Rigitracu, który akurat posiadam, no nie da się, tylko jakieś bliźniaki. No w tym, ten pojazd i tak sprzedałem już, ale tutaj chyba też nie było jakichś wąskich opon. Znaczy jest sporo opon, w sensie różnych marek są i tak dalej, jakieś zwykłe, szerokie i dosyć to ciekawie wygląda, na przykład to ten bieżnik, ale no cóż, wąskich już nie ma. O, proszę bardzo, Lindner. Tylko da się jakieś szerokie założyć, tu już w ogóle nic. Nokian jeszcze mamy, takie komunalne opony, no ale co, wąskich też nie ma. A czy w tym największym Rigitracu, którego jeszcze nie kupiłem, ale go kupię w przyszłości, no to też nie, tylko bliźniaki. No to fajnie. A, bo jeszcze w tym miałem zobaczyć, czekajcie. No też nie, czyli dobrze sprawdziłem. No cóż, czyli nie będę pracować na wąskich oponach, co nie, patrzcie, w żadnym kurde z tych ciągników jest sporo, w sensie można w jednym ciągniku założyć więcej niż jedną markę tych opon. Jest w każdym ciągniku jakiś wybór tych, no prawie w każdym wybór szerokich opon, bliźniaków, no i okej, ale wąskich już nie ma, ciekawe, nie? No ale co, cóż na to poradzić? Dobra, chyba już tak mniej więcej połowę pola mam obsadzoną. No, powiedzmy, że mniej więcej. I bardzo dobrze, że już nawożenie mam chociaż z głowy, w sensie te jednokrotne. Potem wiecie, jak to będzie rosnąć, to ja sobie przejadę tutaj po prostu z pracownika zatrudnię, by tutaj mi rozsiał nawóz. I będzie git. No bo jednak wiadomo, będę chciał, by tych ziemniaków było jak najwięcej, bo jednak cena za te ziemniaki jest niska w skupach, więc no po prostu trzeba, ale ich jest też z drugiej strony bardzo dużo z hektara, więc no cóż, oczywiście chcę zmaksymalizować plon. A w ogóle ten Lindner to jest strasznie ciekawy ciągnik, w sensie jeżeli chodzi o, znaczy nie jest on, wiele jest tego typu ciągników czy jakichś pojazdów w tej grze, które mają po prostu te alternatywne tryby sterowania, czyli że o teraz mam włączony skręt zarówno przedniej jak i tylnej osi, ale można wyłączyć to, Ctrl Y i teraz tylko przednie koła są skrętne, no ja jednak wolę, kiedy są wszystkie skrętne, bo jest wtedy bardziej zwrotny, ale jest też opcja tutaj, w ogóle tłumaczenie jest dobre, sterowanie lewym podnośnikiem, ale tu chodzi po prostu o ten psi chód, o czekajcie, teraz będzie mi ciężko jechać, czyli kurde, ojeju, ciężko mi wyczuć jest momencik, zwłaszcza z taką sadzarką. No nie jest to raczej, to jest bardziej tryb do jakichś innych prac, typu nie wiem, jak masz z tyłu jakiś talerzówek czy kultywator. Jak widzicie, są pod takim specyficznym kątem teraz ustawiona zarówno pierwsza, jak i tylna, jak i przednia oś. I to jest tak zwany psi chód. Występujący chyba też w tych podnośnikach, w sensie w ładowarkach teleskopowych, w JCB-ku, w klasie Xerionie chyba też jest, w kopaczkach do ziemniaków, więc jest to popularny tryb wśród maszyn tutaj w farmingu. Czy psi chód, też to się inaczej nazywa krabi chód. I to da się zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No i wiecie, to jest taki tryb, który ma w teorii oczywiście w realu zmniejszyć. Czekajcie, teraz. A, dobra, już jestem w tym domyślnym trybie. W realu ma on zmniejszyć po prostu ten rozkład, tak jakby nacisku na glebę. Mniej więcej. Nie znam się jakoś za bardzo na tym, tylko z tego, co tam zasłyszałem. Z tego, co dobrze pamiętam, ma on po prostu zmniejszyć powierzchnię tego nacisku, tak jakby na glebę. By jej po prostu, wiecie, tam nie utwardzać bardziej, czy coś takiego. W farmingu oczywiście nie ma to absolutnie znaczenia, jak tutaj jeździmy, ale wiecie, fajnie, że skoro w realu jakiś dany pojazd, dany ciągnik, czy kombajn, na przykład buraczany, ma tego typu opcje, no to fajnie, że w farmingu ona też jest dostępna, mimo już wiadomo, że nie daje to tu nic absolutnie, nie wpływa to w żaden sposób na glebę, czy jakoś na rozgrywkę, ale wiecie, fajnie, że coś takiego jest, choć ja z tego nie korzystam nigdy. No i dobra, widzę, że po raz kolejny sadzarka już zaraz będzie pusta. No trochę więcej posadziłem, bo jednak pracownik też tutaj był trochę zatrudniony, a ja mam odpalone, że jeżeli pracownik tam, nie wiem, sieje, no to sam sobie po prostu kupuje i automatycznie od razu uzupełnia ziarno. No ale dobra, trzeba jechać jeszcze raz pod sklep i kupić nowy worek. Mi się wydaje, że no zobaczymy, ile jeszcze tego pójdzie. Ale już te prace dokończę poza odcinkiem, więc jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, cześć!